Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się w budynku należącym do jezuitów w Poznaniu. Znajdujemy się w byłych krużgankach klasztoru, która to sala jest obecnie pracownią działań twórczych. Serdecznie Państwa zapraszam do mojej maleńkiej, zainscenizowanej pracowni malowania ikon. Na tych kilku blatach postarałam się zgromadzić materiały i narzędzia, których używają współcześni malarze. Mam w sobie takie przekonanie, że większość z Państwa wie, jak wygląda ikona. Obcujemy z nimi w kościele i coraz częściej towarzyszy nam modlitwie w prywatnych domach. Zaczynając od początku, malarze często wybierają podobrazie drewniane. Chwycę teraz w rękę jedno z nich. Drewno lipowe, klejone, dostępne jest jako podobrazie ikonowe, jako deska ikonowa w różnym kształcie i formacie. Jak Państwo widzą, mogą być to deski płaskie lub mogą posiadać kowczek, czyli tak jak na tej desce, po prostu wgłębienie. Z tyłu deski znajdują się szpongi. Szpongi usztywniają deskę i zapobiegają nadmiernej pracy drewna, tak żeby lico drewna nie popękało i żeby stworzony wizerunek nie zniszczył się. Można kupić deski zagruntowane, białe, tak jak ta, ale artyści często kupują niezagruntowane, bo wolą ten proces przeprowadzać samodzielnie. Co ciekawe, gruntowanie dzisiaj w swojej technologii wygląda niemalże identycznie jak w średniowieczu. Ale też w średniowieczu stosowano jako podkłady do obrazów nie tylko podkłady drewniane, ale też zachowały się też zabytki ikon malowanych na drewnie, na metalu, na szkle, na tkaninie, na porcelanie, na kości słoniowej. Malarz maluje pędzlami. Te najcenniejsze pędzle wykonane są z włosia naturalnego, sobolowego lub włosia wiewiórek, ale jak Państwo widzą, w moim przyborniku też mają swoje miejsce pędzle z włosia syntetycznego. Wszystkie są bardzo potrzebne. Najczęściej jednak w pracy malarskiej już do ikony stosuję naturalne pędzelki. Większość z nich do dziś wykonywana jest ręcznie. Są niezwykle cenne. Ich wybór należy od indywidualnych preferencji malarza, jego wygody. Cóż jeszcze mam tutaj zgromadzone na stole? Na tym obszarze niewielkim postarałam się pokazać Państwu główne narzędzia pozłotnicze, które nie zostały wymyślone specjalnie dla ikony, ale służą od setek lat pozłotnikom i w swojej formie są dostępne do dziś niezmienione. Złoto dostępne jest dzisiaj w postaci arkuszy bardzo cieniutkiej folii, którą przykłada się następnie na deskę, przepraszam, na deskę do krojenia złota, wykonana ze skóry. Złoto przycina się specjalnym nożem do cięcia złota, a następnie pędzlem, również bardzo niezwykłym, bo bardzo cieniutkim i wykonanym z włosia wiewiórki, zwanym nastrzeliwaczem, przenosi się dany fragment płatka złota na zaklejoną powierzchnię ikony. Taką piękną złotą powierzchnię możemy dowolnie wykańczać. Może pozostać niezmieniona, matowa, satynowa, ale możemy też ją polerować
I do tego służą te przepiękne narzędzia, które nazywają się agatami. Dlaczego? Ponieważ główki tych obiektów, które można dostać właśnie w różnych kształtach, wykonane są z agatu. Ich wielkość i powierzchnia są zróżnicowane, ponieważ bardzo różne są powierzchnie złoceń. Poler wykonuje się poprzez cierpliwe pocieranie powierzchni złota właśnie tą główką agatową. Pod różnymi kątami, właśnie tak jak jest artyście najzgrabniej. Tu też z nami są takie na małe przedmioty, takie metalowe walce, które posiadają jak ołówek różne zakończenie. Może być trójkątne, wypukłe, wklęsłe. Mogą posiadać wzorki, półksiężyce, gwiazdki. I tymi narzędziami, nazwanymi puncami, wykonujemy stemple. Można powiedzieć, działają jak stemple. Wykonujemy ornament w złocie. Jak go wykonujemy? W danym obszarze, może wezmę puncę, którą używałam akurat do tej ikony. Jest to punca perełkowa, posiadająca bardzo proste zakończenie, takie gładziutkie. I poprzez przykładanie do deski w odpowiednim miejscu tej główki i wybijania młotkiem powstaje wgłębienie. Punca perełkowa, ponieważ efektem jest takie bardzo zgrabne, okrągłe wgłębienie, które jakby imituje trochę blask osadzony w tym dołeczku perełki. I tak jak wspomniałam, tych wzorów jest bardzo wiele. Można śmiało powiedzieć, że artyści są też kolekcjonerami różnych zgrabnych przedmiotów. Wykonują punce często sami. Przechodzimy teraz do bardzo ciekawej części tej opowieści, do prezentacji techniki tempery jajowej. Najpopularniejszą jest tempera żółtkowa, ponieważ istnieje kilka temper. Ta główna, ta pierwsza, używała całego jajka kurzego. Natomiast tempera żółtkowa, o której chciałabym powiedzieć, korzysta tylko z żółtka jaja kurzego, tworząc razem z, i teraz do wyboru, wodą, winem białym, piwem lub octem, zawiesinę, którą dzisiaj nazywamy medium. Medium, znaczy jak dzisiaj, jak i kiedyś. Medium mieszamy z pigmentami, czyli odpowiednio spreparowanymi kolorowymi proszkami i w ten sposób tworzymy kolor. Tworzymy farbę temperową. Pigmenty, ja pokażę Państwu tylko te takich reprezentantów narzędzi, których używano do ucierania na drobniejszy pył pigmentów. To są moździerze ceramiczne. Dziś w pracowniach ikonograficznych stosuje się bardzo duże szklane blaty ze szkła błyszczącego, którymi to, na których wysypuje się odpowiednią ilość pigmentu, jeszcze nie roztartego, a następnie takim bardzo wielkim kamiennym walcem, który nazywa się kurant, takimi mniej więcej ruchami rozciera się proszek, na proszek duże grudki pigmentu, które jakby chcemy spreparować do jeszcze mniejszej gramatury. Na rynku dzisiaj dostępne są pigmenty w ogromnej gamie kolorystycznej. Od bieli przez błękity, czerwienie, zielenie, brązy. Większość z nich jest pochodzenia syntetycznego. Wiele też jest pochodzenia naturalnego, tak jak ochra żółta i ochra czerwona. Dla malarza dziś bardzo cenne jest, aby dany pigment zachował swoje właściwości i po prostu wprowadził komfort w pracę, że dany materiał nie będzie zachowywał się inaczej w czasie,
albo jego właściwości nie będą się w tym czasie zmieniać i pod wpływem mieszania z innymi odczynnikami chemicznymi nie będą ani zmieniać koloru, ani też znikać, jak to przez lata można się przekonać na starych ikonach bywało. Tempera jest techniką bardzo trwałą, bardzo szlachetną, jedną z najczęściej wybieranych, natomiast nie jest jedyną. Najstarsze zabytki ikonograficzne są malowane techniką enkaustyczną, gdzie pigmenty, te same proszki, uciera się z podgrzanym woskiem pszczelim. Znane są też technologie ucierania pigmentów z innymi spoiwami, na przykład z klejami roślinnymi, z olejem lnianym. I taka forma farby znana była na długo przed oficjalną karierą malarstwa olejnego na świecie. W niektórych szkołach średniowiecznych mieszano też te techniki, że spotykamy ikony malowane najpierw techniką temperową i wykańczane olejem, farbą olejną, lub odwrotnie, były malowane olejno i wykańczane następnie temperą jajową. Dziś mamy też do dyspozycji w każdym z tych dziedzin, o których wspomniałam, zarówno te metody i materiały i narzędzia dostępne w średniowieczu, ale też wspomaga nas technika. Wspomaga nas technika, możemy tu przypatrzyć się tym kolorowym, pięknym płynom w butelkach. Służą nam do zabezpieczania złota, do zabezpieczania powierzchni. I na rynku dostępna jest szeroka gama różnych werniksów, którym zabezpiecza się ikonę na sam koniec pracy. Najstarszą z nich jest werniks tłusty, jest to olifa. Myślę też, że nieodzownym dla pracy artysty jest kontakt ze średniowiecznymi dziełami sztuki. I w każdej pracowni ikonograficznej znajduje się, wierzę w to, piękna biblioteka z dobrymi opracowaniami, z książkami, z dokumentami kościoła też i albumami z reprodukcjami. Ja w swojej pracowni staram się gdzieś szukać takich materiałów i posiadać je tak, żeby z nich bezpośrednio pracować. Osobiście traktuję malarstwo średniowieczne jako jeszcze przeze mnie niezbadane do końca źródło, ogromne źródło inspiracji. Korzystam właśnie z tego namysłu średniowiecznych artystów, z ich widzenia świata po to, żeby przez studiowanie rysunku, linii, plamy, koloru móc dzisiaj na podstawie różnych studium przenieść się chociaż na chwilę w ten niezwykły świat. Jedną z technik wykonywania ikony jest przygotowywanie na danym podobraziu rysunku. Można też, decydując się na kopię danego wizerunku, zdecydować się przenieść wzór za pomocą kalki. W ten sposób, że kalka kładziona na pracy oryginalnej, oczywiście najczęściej nie oryginalnej ikonie, ale reprodukcji, jest odrysowywana. Następnie tył kalki jest przeprószony pigmentem, czy to różem weneckim, czy ochrą czerwoną. I kiedy kładziemy kalkę i ją przymocowujemy już do podobrazia drewnianego na przykład, możemy jakimś cienkim przedmiotem odrysować wzór, tak że po zdjęciu kalki ujawnia się nam rysunek monochromatyczny, właśnie cieniutką linią nakreślony już bezpośrednio na podkładzie deski. Jeszcze tylko wspomnę, że tak jak kiedyś artyści powoli wracają do samodzielnego przygotowywania gruntu. Dlaczego? Mają wtedy pełną kontrolę nad ich właściwościami. Mogą śmiało stosować wszelaką znaną
wszystkie techniki pozłotnicze bez niespodzianek. Jeżeli kupują artyści deskę zwykłą, niezagruntowaną, drewnianą, przykleja się ją gazą i na przeschniętej gazie, klejonej klejem króliczym, nakładają warstwy gruntu, kolejno szlifując je i nakładając nowe warstwy. Są różne techniki nakładania kolejnych warstw. Niektórzy kładą grunt tak zwaną techniką mokre na mokre, czyli na jeszcze nieprzeschnięte do końca warstwy kolejną mokrą warstwę lub suche na suche, czyli na dokładnie suchą powierzchnię kładzie się następną warstwę i czeka znów do absolutnego wyschnięcia powierzchni. Kiedy już mamy wykonany rysunek, dostrzegamy w nim wiele wad i mówię tu o rysunku takim po prostu skopiowanym z kalki, następuje precyzowanie tego rysunku, czyli cienkim pędzelkiem nakładamy farbą linie, które już będą stanowić nam podlinnik, które będziemy następnie opracowywać w kolorach. Jedną z technik opracowania kolorystycznego jest nakładanie na poszczególne partie ciała, czy też odzieży, czy tła, tak zwanych sankirów, czyli koloru bazowego stanowiącego barwę wyjściową danej szaty, czy karnacji, czy tła. W odpowiednim momencie też malarz decyduje o przygotowaniu pozłocenia. Może się to odbywać przed nakładaniem warstwy malarskiej, ale może też wykonywać ją po wykonaniu całości wizerunku. Jak w przypadku takich delikatnych linii, czy właśnie gwiazd, pewnego rodzaju też ozdób na szatach. Tak jak powiedziałam, na tych pierwszych warstwach koloru bazowego nakłada się kolejno coraz węższe plamy świateł, budując jednocześnie objętość. Czyli na dużej plamie, która jeszcze nie zdradza zarysów, rysunek, który gdzieś majaczy spod tych sankirów, będzie jakby wydobywany z powrotem i wzmacniany kolejnymi warstwami linii, ale w tej technice, o której Państwu opowiadam, objętość buduje się przez malowanie coraz mniejszych partii świateł na twarzy, tak by na samym końcu wykonać tak zwane bliki, czyli cienkie białe linie zaznaczające te najbardziej wypukłe części wizerunku, czy twarzy, czy włosów. Ta technika dotyczy nie tylko malowania oblicza, ale też każdej innej części ikony, jak szaty. Też kładzie się sankiry, a następnie odpowiednio transparentnymi laserunkami powoduje się jakby przenikanie tych barw. Na szczęście technika tempery jajowej na to pozwala. Jest niezwykle wdzięczną techniką. Malarz zawsze na biurku, oprócz słoiczka z medium, ma też wodę, którą odpowiednio stosując i mieszając docelowo farbę, steruje transparentnością przekrytych powierzchni. Także może decydować, czy daną twarz rozświetlać w całości, czy tylko partiami, czy bardzo kryjącą farbą, czy też mniej kryjącą. Na sam koniec wykonywania pracy ikonograficznej wykonuje się też oprócz wizerunku i całego pięknego malarstwa i zdobnictwa złotem, również podpisy. Bywają pewne formuły typograficzne, dzięki którym od razu możemy rozpoznać pewne postaci na ikonach. Jeżeli mamy problem z rozróżnieniem Pana Jezusa czy Matki Bożej, zawsze pomagają nam właśnie napisy. W tych miejscach lub też innych na ikonie, blisko głowy i postaci, danej postaci, znajdują się podpisy tych przedstawionych osób. Matka Boża jest tutaj podpisana jako Mitir Deo, czyli Bogu Rodzica, Matka Boga. Na ikonie zwiastowania, którą też ta ikona, na której to też ikonie ten tytuł jest napisany w języku polskim,
Archanioł Gabriel jest podpisany jako Archanioł Gabriel, również po polsku. Jest dowolność w stosowaniu języków na danym obszarze geograficznym. Nie ma nic złego oczywiście w stosowaniu greki, w stosowaniu języka cerkiewno-słowiańskiego. Ważne tylko, żeby robić to dobrze i bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, co może się zdarzyć przez na przykład niefortunne skopiowanie starszej ikony, na której część malatury zniknęła. Warto wtedy sięgnąć do źródeł, do starych ikon, spojrzeć, w jaki sposób były wykonywane kiedyś te podpisy i zadbać o to, żeby Archanioł Gabriel nie był Archaniołem Michałem lub Rafałem, a Matka Boża inną świętą niewiastą. Pan Jezus zazwyczaj, jeżeli prześledzimy ikonografię Chrystusa, jest w podobny, skrótowy sposób przedstawiony jako Jezus Chrystos. Odpowiednie znaki, które znajdują się nad literami, opowiadają nam o tym, że jest to abrewiatura, czyli skrót pierwszej i ostatniej litery z imienia, jak Mitir Theo, Matka Boga. Na szkicach, które Państwu przedstawiam, nie stosowałam podpisów z racji po prostu ich ćwiczebnego zastosowania. To są tylko studium, które kadruje z wielu średniowiecznych prac po to, żeby zaobserwować stosowanie technik, plam kolorystycznych, kolejność nakładania warstw malarskich, żeby prześledzić też kunszt średniowiecznych malarzy, ich sposób widzenia świata, ich sposób formułowania tego, co widzą. Do dziś zachwyca mnie właśnie przez takie studiowanie i powtarzanie, kopiowanie niektórych fragmentów, subtelność, piękno i delikatność linii. I do dziś dla mnie średniowieczni twórcy są obecni w mojej pracowni w postaci właśnie reprodukcji i do dziś są dla mnie ogromną inspiracją. Ikonę zabezpiecza się werniksami. Najstarszym, do dziś stosowanym specyfikiem do zabezpieczenia ikony jest olifa. Dosyć legendarna technika, legendarna, ale prosta. Polega ona na rozpostarciu powłoki na ikonie, która jest położona płasko, na blacie, rozpostarciu często też ręką, powłoki właśnie olify, która pozostawiona wnika w strukturę farby i zabezpiecza jej lico. Zabezpiecza całe lico ikony, także możemy nie bać się o trwałość, o higroskopijność też tej powłoki. Możemy śmiało te ikony przekazywać do kościołów, do kaplic, nie bojąc się o warunki atmosferyczne. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za możliwość przedstawienia Państwu fragmentu też mojego życia. Mam nadzieję, że zainspiruje to Państwa do wnikania w ten niezwykły świat średniowiecznych ikon i nie tylko średniowiecznych. Dziś artyści tworzą przepiękne prace, które też warto śledzić. Jeżeli Państwo jeszcze o tym nie słyszeli, jest możliwość uczestnictwa w warsztatach ikonograficznych, które cieszą się dosyć dużą popularnością, ale jeżeli Państwo naprawdę nie słyszeli, że takie warsztaty są i są dostępne dla ludzi z doświadczeniem malarskim lub bez doświadczenia malarskiego, serdecznie Państwa zapraszam na takie warsztaty, które odbywają się w tej sali w Pracowni Działań Twórczych u jezuitów w Poznaniu. Dziękuję Państwu. Ze swojej strony chciałam powiedzieć, że jestem zaszczycona, że mogłam z Państwem być w tym czasie, w tym trudnym czasie wideo i bycia online, chociaż w ten sposób. I mam nadzieję, że niedługo spotykamy się na miejscu.
i mam nadzieję, że tam dotrę i będę mogła zobaczyć, jak wygląda atmosfera festiwalu na żywo. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.